Dobra, to myślę, że zaczynamy. W takim razie witam wszystkich jeszcze raz na kolejnym webinarze organizowanym w ramach cyklu DevSession przez firmę FM.pl. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć co nieco o testach integracyjnych i jak budować przy użyciu Dockera i biblioteki Test Containers środowisko testów integracyjnych w bardzo, moim zdaniem, prosty sposób. Dodatkowo chciałbym Wam też pokazać, że Test Containers to nie jest tylko biblioteka, która mimo to, że w nazwie ma test, to możemy jej użyć w testach, ale możemy ją również wykorzystać do lokalnego developmentu. I możemy ją w lokalnym developmentie w taki sposób, że nowe osoby, które będą przychodziły do naszego projektu, nie muszą już pierwszych dwóch dni spędzać na instalacji całej masy narzędzi, czy to baz danych, czy to brokerów wiadomości, czy jeszcze jakichś innych tooli, które normalnie możemy spakować w kontener dockerowy, a tak naprawdę mogą przyjść po 3 minut i sklonować repozytorium projektu i po pierwszych 3 minutach pracy w projekcie rozpocząć pracę nad kolejnymi funkcjonalnościami, które mamy do zaimplementowania. Więc z punktu widzenia tego czysto managementowego zaoszczędzamy nasz budżet i optymalizujemy metrykę, którą można nazwać time to first commit. Dobra, to najpierw kilka słów o mnie. Ja nazywam się Damian Gadecki, od prawie 2 lat już pracuję jako starszy inżynier programowania dla FM.pl. W razie ewentualnych pytań, lub jeżeli ktoś by chciał się kontaktować ze mną, najlepiej wysłać do mnie maila na adres damian.gadecki@fm.pl. Jeżeli to będzie proste, krótkie pytanie, to odpowiem. Jeżeli będzie bardziej skomplikowane, to przeniesiemy konwersację na jakiś inny kanał. Ewentualnie może się do mnie też odezwać na moim GitHubie. Na GitHubie po zakończeniu prezentacji będą znajdować się też kod 2 mikroserwisów, które będziemy razem implementować w dalszej części tego webinaru. Dobra, a więc przechodząc do samego tematu prezentacji. Przypomnijmy sobie, czym są tak naprawdę testy integracyjne. I myślę, że takie przypomnienie najlepiej rozpocząć od formy graficznej. Mam nadzieję, że widzicie wszystkiego GIF-a, który doskonale obrazuje czym są testy integracyjne, a raczej co się dzieje, jak testy integracyjne nie są poprawne. Z dużą pewnością zarówno bramka, która się otwiera, jak i drzwi automatyczne zostały bardzo dobrze przetestowane, kiedy działały osobno. Jednak w momencie, kiedy połączyliśmy je razem, to przestały działać dobrze, więc już tłumaczę nasz język programistyczny. Zostały bardzo dobrze przetestowane jednostkowo, jednak gdy połączyliśmy oba elementy razem, to testy integracyjne nie powiodły się. To tak na sam początek. Teraz przyjrzymy się, co mówią jakieś definicje na temat testów integracyjnych. Definicja chyba najbardziej znanej organizacji zajmującej się testami, czyli International Software Testing Qualification Board, mówi, że testy jednostkowe to takie testy, które są wykonywane w celu wykrycia defektów w interfejsach i interakcjach pomiędzy modułami i systemami. Ja szczerze mówiąc, jeżeli czytam tę definicję, to nie do końca rozumiem, co ta definicja znaczy. I w takim przypadku zasięgnąłem wiedzę troszkę dalej. I moim zdaniem bardzo fajnie testy, definicja testów integracyjnych i tym, czym są tak naprawdę testy integracyjne, opisuje Martin Fowler w jednym ze swoich artykułów i mówi on, że są to testy, które sprawdzają, czy wiele oddzielnie opracowanych modułów współpracuje ze sobą zgodnie z oczekiwaniami. Fowler w swoim artykule nie proponuje samej definicji testów integracyjnych, lecz opisuje on również, jak te testy się zmieniały na przestrzeni czasu. Co istotne, jest ta przestrzeń czasu, to jest etap, w którym odchodzimy coraz bardziej od rozwiązań opartych na architekturę monolityczną i dążymy w kierunku mikroserwisów i wprowadzą dwa pojęcia. Pojęcia szerokich testów integracyjnych i wąskich testów integracyjnych, tłumacząc to, powiedzmy, zwolna z angielskiego. I mówi on, że Fowler, w sensie mówi, że tradycyjne szerokie testy integracyjne, czyli takie, które są wykonywane przez wiele równolegle działających modułów, czy to systemów, czy to mikroserwisów, można rozwiązać w dużo prostszy sposób. Nie musimy wszystkiego deployować naraz, nie musimy uruchamiać naszej całej infrastruktury, na przykład startować całego klastra kubernetesowego i tam deployować wszystkich naszych serwisów, aby przetestować tylko pojedynczą funkcjonalność. Zamiast tego możemy wystartować tylko określoną część naszych serwisów i tutaj przez określoną część serwisów mam na myśli serwis, który chcemy przetestować,
czyli to, co na tym slajdzie jest widoczne, na środkowym obrazku jest widoczne czerwono, oraz jego zależności, z których testowany serwis będzie korzystał na produkcji. I tutaj, jeżeli mówię o zależnościach, to mam na myśli tylko i wyłącznie bezpośrednie zależności, czyli takie, które nasz serwis zna i z którymi normalnie się komunikuje. Tak jak bazę danych, jeżeli odczytujemy jakieś dane lub zapisujemy do bazy, czy jeżeli komunikujemy się synchronicznie z jakimś systemem, innym systemem, to mogą być blokery wiadomości, tak jak Rabbit, Kafka czy Apache Artemis, ewentualnie jakieś inne mikroserwisy, które czy to wystawiają nam REST API, czy GraphQL-owe API, które musimy odpytać. I co istotne, Fowler w swoim artykule skupia się na tym, że jeden duży test przechodzący przez wiele serwisów możemy zastąpić wieloma testami pojedynczych par serwisów i nie skupiamy się podczas testowania tych par na testowaniu skomplikowanej logiki biznesowej, a na testowaniu interakcji pomiędzy tymi serwisami, czyli to, co w wielkich monolitach to, co było najbardziej skomplikowane, czyli wielka logika biznesowa, w świecie mikroserwisów przenosi się na poziom komunikacji z mikroserwisami i to jest to, co powinniśmy testować integracyjnie. To podejście, które przedstawia Fowler, gdzie testujemy tylko konkretne pary serwisów ze sobą, nazywa się wąskimi testami integracyjnymi. Co istotne w tym artykule, opowiada też o tym, że serwisy, które startujemy, od których jest zależy nasz serwis, nie muszą być pełnymi serwisami. Tutaj opiszę na przykładzie, jeżeli nasz mikroserwis zależy od innej usługi, która wystawia 120 endpointów restowych, a my korzystamy z tylko dwóch lub trzech, to oczywiście nie potrzebujemy do naszych testów pozostałych 117 czy 118. Zamiast tego możemy wystartować tylko te dwa, których tak naprawdę potrzebujemy, żeby nasze testy integracyjne były szybsze i żebyśmy też mogli zredukować ewentualne ryzyko błędu. Możemy tutaj wykorzystać przykładowo mock server i po prostu zamokować te dwa konkretne REST API, z których korzystamy. Jednak, jak łatwo się domyślić, pojawia się przy takim podejściu pewne ryzyko. Jeżeli nie uruchamiamy pełnego serwisu, a tylko jakąś jego imitację, to no jest ryzyko, że ta imitacja nie odpowiada w 100% stanowi produkcyjnemu. Ale na to świat programistów też już znalazł rozwiązanie, mianowicie są to testy kontraktowe. I nie wchodząc bardzo w szczegóły, możemy powiedzieć, że w świecie Springa testy kontraktowe możemy stworzyć z wykorzystaniem technologii Spring Cloud Contract. Jeżeli dobrze pamiętam, dla rozwiązań nie opartych o Springa, a inne frameworki, tak jak Quarkus czy Micronaut, możemy wykorzystać rozwiązanie, które nazywa się Pact. Podsumowując, to co przedstawił Martin Fowler, w nowoczesnych testach integracyjnych, gdzie bazujemy na architekturze mikroserwisowej, nie będziemy już skupiali się na uruchomieniu całego systemu, a jedynie na uruchomieniu minimalnej wymaganej ilości liczby serwisów, od której zależy nasz testowany serwis. Druga rzecz, nie będziemy testowali skomplikowanej logiki biznesowej, która zależy od zachowania wielu modułów, a jedynie interakcji pomiędzy tymi modułami. I te interakcje też będziemy testowali w parach. Ma to taki bardzo ważny plus, że w takim podejściu przedstawia Fowler, dążymy do tego, żeby testy integracyjne, które weryfikują, czy to, co zaimplementowaliśmy, jest poprawne, są bardzo mocno wyizolowane. Więc osiągamy stan, że jeżeli nasz test integracyjny, który stworzyliśmy w danym systemie, nie przechodzi, to błąd na 99,9999% leży w naszym testowanym serwisie, a nie w serwisie, od którego nasz testowany serwis zależy. Drugim ciekawym artykułem przedstawiającym testy integracyjne, dodatkowo też w ujęciu mikroserwisowym, jest artykuł opublikowany na blogu Spotify'a przez inżynierów, którzy pracują na codziennie nad rozwojem tej technicznej, rozwojem platformy Spotify'a. I też on skupia się na tym, że w obecnym świecie coraz częściej odchodzimy od rozwiązań monolitycznych i skupiamy się na architekturze mikroserwisowej, żeby nie powiedzieć, że rozwiązania monolityczne już prawie umarły. I migrując się z monolity do mikroserwisów, przenieśliśmy złożoność z poziomu logiki biznesowej na poziom komunikacji pomiędzy konkretnymi mikroserwisami. To nie jest tak, że tej złożoności pozbyliśmy się, po prostu ona została przeniesiona na inny poziom. I inżynierowie Spotify w swoim blogu
poruszyli bardzo ciekawą koncepcję. Zastanowili się oni, czy tradycyjna piramida testów, którą znamy, której uczeni bylibyśmy na studiach, którą możemy przeczytać, o której możemy przeczytać w bardzo wielu artykułach, czy ona nadal jest aktualna. Skoro obecnie core tak naprawdę złożoności nie leży już w logice biznesowej, to tak naprawdę czy potrzebujemy nadal bardzo wielu testów unitowych, które testują na tę logikę biznesową. Tak naprawdę w dzisiejszym świecie wiele mikroserwisów polega tylko na tym, że wyciąga coś z bazy danych, przekształca to na inny format i przekazuje dalej, więc można to przetestować dwoma, trzema testami jednostkowymi, jednak to, w jaki sposób to przekazuje dalej, jest bardzo istotne, bo może to być wysyłane do kolejki rabbitowej, może to być wysyłane do topika na kawkę, może to być udostępniane przez REST API GraphQL-owe czy RESTowe, czy może jeszcze ktoś korzysta z SOAP-ów, to przez SOAP-owe. Więc tych integracji pojawia się dużo i oni zamiast piramidy proponują to rozwiązanie bazujące na plastrze miodu, w której to strukturze testy integracyjne są tymi testami, które odgrywają największą rolę. Dużo teorii. To może teraz tak dowiedzmy się, jak już wiemy, czym są te testy integracyjne. Mam nadzieję, że Was przekonałem też, że testy integracyjne w ciągle rozwijającym się świecie mikroserwisów odgrywają bardzo dużą rolę. To dowiedzmy się tak naprawdę, w jaki sposób możemy je zaimplementować. Do jakby dalszej części prezentacji potrzebuję przykładowej aplikacji. Jest ta aplikacja czysto hipotetyczna. Na sam początek rozważmy aplikację opartą o Spring Boota, czy czysta aplikacja backendowa, Spring Boot plus Java, ale dodatkowo ona musi się komunikować z bazą danych. Niech to będzie Postgres, równie dobrze może to być Oracle, jakakolwiek baza SQL-owa. I takim pierwszym zaczynamy implementować pierwsze funkcjonalności w tej implementacji i wiadomo, że musimy je przetestować. Przetestowaliśmy jednostkowo, zaczynamy testować integracyjnie. No i co możemy zrobić? No i takim pierwszym krokiem, z którym ja się najczęściej spotykałem w projekcie i o którym też słyszałem od innych moich kolegów, że to zawsze pierwsze podejście, co oni stosują, to jest mockowanie. I tutaj, jeżeli mówię o mockowaniu, to nie mam na myśli Mockito jako biblioteki Mockito. Teraz abstrahując od tematu, jest super biblioteką i napisaną przez Polaków, więc tym bardziej powinniśmy na nią zwracać uwagę. Mówię tutaj o rozwiązaniach, które działają in memory i chyba najbardziej popularnym rozwiązaniem do testów komunikacji, integracji z bazami danych jest stosowanie pamięciowych baz danych. Jedną z takich baz danych jest H2. Zadaniem H2 jest tak naprawdę nic więcej jak emulowanie zachowania prawdziwego Postgresa. I teraz ja osobiście uważam, że to rozwiązanie jest niesamowicie wygodne. Po pierwsze, nie wymaga ono dodatkowej konfiguracji poza kodem aplikacji. Po drugie, nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania na lokalnym środowisku, w którym rozwijamy aplikację. Trzecie, nie wymaga instalowania i zarządzania dodatkowo kolejnymi instancjami na środowiskach, które wykorzystuje nasze Continuous Integration, na przykład wykorzystywane przez Jenkinsa. Po prostu wchodzimy do projektu, klonujemy repozytorium kodu, uruchamiamy testy i mamy wynik. Czyli nasz czas do pierwszego commita tak naprawdę jest czasem, który potrzebujemy na zainstalowanie Gita i skopiowanie projektu. Jednak zawsze jak deployuję aplikację na produkcję, to mam takie rozważania, czy wszystko pójdzie ok i czy przypadkiem nie będę musiał spędzać południa w biurze albo co gorsza weekendu. Więc dobierając rozwiązania do konkretnych problemów, zastanawiam się, czy takie rozwiązanie daje mi 100% pewności, że wszystko będzie na tip-top przed tym, jak zrobię deployment na produkcję. I no, moim zdaniem H2 jest fajnym rozwiązaniem, daje nam wiele plusów, ale nie jest tym samym co realny Postgres. Nie posiadam wszystkich funkcji Postgresa. Istnieją przypadki, przez to, że nie posiada wszystkich funkcji, których może zachować się inaczej niż prawdziwy Postgres, inaczej niż prawdziwy Oracle, czy inaczej niż prawdziwa MariaDB. Więc nie mam tutaj 100% bezpieczeństwa przed deploymentem na produkcję i w zasadzie od momentu, kiedy użyję jakiejkolwiek funkcji z Postgresa, która jest niedostępna w bazie in-memory, czy to H2, czy innej, to tracę możliwość pełnego przetestowania integracji z moją bazą danych. Ponadto rozwiązania, które emulują nam zachowania, są bardzo popularne dla baz danych.
ale nie są one już tak popularne dla innych usług, z których korzystają na przykład aplikacje. Jako przykład innej usługi będę zawsze podawał broker wiadomości. Przykładowo korzystam w swoim projekcie, który rozwijam na co dzień z Revita i do tej pory nie widziałem żadnego rozwiązania InMemory, które by mi symulowało Revita. Więc teoretycznie mogę przetestować bazę InMemory, ale jak już mam broker wiadomości, to go nie mogę przetestować. Więc zaczynają robić się problemy. Jak te problemy możemy rozwiązać? No i pracując w wielu projektach, spotkałem się z najprostszym rozwiązaniem, jakie jest wtedy wdrażane, jest instalacja wszystkiego na lokalnych instancjach. No, nasz problem, jakby nie patrzeć, został rozwiązany. Skoro możemy używać lokalnych instancji do developmentu aplikacji, no to dlaczego ich nie możemy używać do testów integracyjnych? Po pierwsze, mamy już pewność, że używamy dokładnie tego samego, co na serwerze produkcyjnym. No, prawie 100% pewność, bo musimy mieć jeszcze pewność, że na pewno mamy zainstalowane te same wersje i na pewno mamy zainstalowaną tą samą konfigurację, co jak się okazuje nie zawsze jest prawidłowe. Tracimy jednak tutaj wiele rzeczy, które mieliśmy w pierwszym podejściu smokowania. Po pierwsze, no, musimy instalować dodatkowe tule w naszym środowisku. Niejednokrotnie z takich długich instrukcji, które znajdują się w wiki do projektów, które niejednokrotnie nie są aktualne, albo w ogóle ta instalacja przebiega na podstawie wiedzy plemiennej posiadanej przez zespół, to jest przekazywana z jednego członka zespołu na innego. No i ten czas do pierwszego commita dla nowych deweloperów przez to się wydłuża i dodatkowo też nigdy nie mamy pewności, czy to, co zainstalowaliśmy lokalnie, to czy to jest na pewno dobrze skonfigurowane i czy to jest tak samo skonfigurowane jak na środowisku produkcyjnym. Dodatkowo zawsze musimy posiadać dodatkowe instancje naszego CI. Co to jest takie dla mnie, ma szczególne znaczenie w tych dodatkowych instancjach jest to, że musimy zawsze iść do zespołu DevOpsów. Oni mają zawsze dużo pracy i będą ich poprosić o tą dodatkową instancję. Do końca nie wiemy tego, kiedy ją będziemy mieli. Jeżeli współpracujemy dobrze jako zespół, to podejrzewam, że za kilka godzin. Jeżeli będziemy mieli jakieś problemy z infrastrukturą, to może to potrwać kilka dni. Więc jako my, zespół deweloperski, nie jesteśmy wówczas w pełni niezależni. Takie problemy, które rodzą się dalej, to na przykład co zrobicie, jak aktualizujemy narzędzie do nowej wersji. No, rozwiązanie jest dosyć proste. No, każdy deweloper musi odinstalować starą wersję i zainstalować nową wersję. A wiadomo, że to trwa. I przy dużych zespołach to już patrząc z tego punktu widzenia managementowego może prowadzić do całkiem dużych kosztów. A co za tym idzie, jeżeli mamy duże koszty, to możemy mieć problemy z przekonaniem czy to klienta końcowego, czy już managementu, który zarządza budżetem projektu, do aktualizacji narzędzia do nowszej wersji. Takie trzy główne punkty, ale też warto rozważyć inne punkty. No, mówimy fajnie, mamy testy integracyjne, tylko dobrze wiemy, że jak piszemy testy, to one nie zawsze przechodzą, a jak przechodzą za pierwszym razem, to zaczynamy podejrzewać, w każdym razie ja tak mam, że, no, że coś jest nie tak w moim kodzie, skoro wszystkie testy przeszły od razu i nie było żadnego błędu. Więc załóżmy, że teraz te testy nie przechodzą. Jeżeli mamy testy integracyjne, które komitują coś do naszej bazy danych i te dane tam pozostają, czy wysyłają tą wiadomość do Revita czy Kafki, ta wiadomość tam zostanie, to w przypadku, kiedy taki test się wysypia, no to musimy wejść do tej bazy danych, czy do tego Revita, przywrócić stan sprzed testu, czyli usunąć te dane lub tą wiadomość i w przypadku większej ilości testów lub takiego dnia, w którym piszemy tylko testy i one cały czas się sypią, to za czwartym czy piątym razem zaczną to być powoli irytujące. No i oczywiście tracimy czas. Więc co możemy w tym przypadku zrobić? No, wtedy możemy przejść do kroku trzeciego. Tak naprawdę możemy zastosować pierwszego tula z tytułu prezentacji, więc możemy zastosować Dockera. Docker jest na rynku, jeżeli dobrze pamiętam, od 2013 roku, więc jest już tulem stabilnym. Wręcz bym powiedział, że chyba dla nowych projektów jest to już defaultowy wybór, jeżeli tylko klient nie zażyczy sobie inaczej. Mogę też powiedzieć, albo moim zdaniem jest tak, że obecnie ktoś nowy przychodzi do projektu i możemy założyć by default, że on ma zainstalowanego Gita, no to też ma zainstalowanego Dockera, ponieważ to już jest taki standard, który będzie w projektach, którym ja obecnie pracuję, jest to standard, że każdy nowy deweloper, który przychodzi, to nie musimy mówić, że tego Dockera ma zainstalować, po prostu ma go mieć.
No i tutaj rozwiązała nam się duża masa problemów, które mieliśmy z kolejnymi instancjami. Po pierwsze, rozwiązał nam się problem z konfiguracją. Od teraz nie musimy już instalować lokalnie wszystkich tuli, więc nie musimy ich też lokalnie konfigurować. Całą konfigurację dla obrazów dockerowych, które będziemy później uruchamiali w kontenerach, możemy przechowywać w kodzie. Więc jeżeli mamy tą konfigurację w kodzie, to deweloper kopiuje sobie repozytorium, może zbudować te obrazy na podstawie konfiguracji, którą ma dostępną w kodzie i na podstawie zbudowanych obrazów uruchomić sobie kontenery, które będą tworzyły jego środowisko integracyjne. Alternatywnym rozwiązaniem jest, że zespół, który odpowiada za dany mikroserwis, może wcześniej przygotować już gotowe obrazy do testów integracyjnych i wrzucić je do jakiegoś prywatnego Docker Registry, przykładowo do Nexusa, lub jeżeli mamy możliwość publikowania czegoś do publicznego Docker Registry, to do Docker Huba, z którego znów każdy z deweloperów może już pobrać ten obraz, nie musi go budować u siebie lokalnie i może uruchomić go na swojej instancji Dockera. Tutaj też przypomniał mi się jeszcze jeden problem, który miałem powiedzieć wcześniej. Przy lokalnych instancjach, ja wiem, że w dużych firmach to jest tak, że wszyscy mają ten sam system operacyjny, czyli wszyscy pracują na Windowsie albo wszyscy pracują na Linuxie i ten problem się nie pojawia często. Jednak przed państwami mamy możliwość wyboru, czy chcemy pracować na Windowsie, czy chcemy pracować na Linuxie, czy chcemy pracować na Macu. To leży tylko w kwestii dewelopera. I jeżeli będziemy mieli bardziej skomplikowane testy, to przy lokalnych instancjach może się zdarzyć takie zabawne sytuacje, że na Windowsie testy będą przychodziły zawsze, na Linuxie tylko po godzinie 12, a na Macu to tylko w soboty. No i tutaj Docker nam też rozwiązuje nam ten problem, ponieważ jest on pośrednikiem pomiędzy naszym softem a naszym systemem. Jeżeli coś przychodzi w kontenerze dockerowym u jednej osoby, to znów na 99,99999% przejdzie to też u innej osoby. Kolejny problem, który rozwiązał nam Docker, to brak problemu z aktualizowaniem tuli do nowszych wersji. Czyli to, co wcześniej musieliśmy zrobić jako reinstalację, to tutaj konfigurujemy nowy obraz dockerowy, wrzucamy to do kodu, deweloperzy pobierają i uruchamiają nowe instancje kontenerów. Jedyne, co musimy zrobić, to poprosić deweloperów, że jeżeli te instancje mają uruchomione cały czas, to żeby je zrestartowali. Dzięki Dockerowi to jesteśmy w 1:1 w stanie odtworzyć środowisko produkcyjne. Podczas testów integracyjnych miał już tą samą konfigurację dla konkretnych obrazów dockerowych, dla konkretnych mikroserwisów. Możemy deployować na klaster Kubernetesa produkcyjny i możemy używać tych samych obrazów na naszym lokalnym środowisku. No i problem, który mieliśmy wcześniej, czyli czyszczenie danych, w zasadzie też się rozwiązuje, bo jeżeli coś pójdzie nie tak, niezgodnie z naszymi oczekiwaniami, test się wysypia, no to co musimy zrobić, to musimy zrestartować kontener, ewentualnie usunąć storage, który był do tego kontenera podpięty, jakiś wolumen, no i mamy nową instancję do kolejnych testów, więc jest to proces moim zdaniem dużo szybszy, wystarczy 4 komendy w Dockerze, jeżeli dobrze liczę i problem jest rozwiązany. No i fajnie, mamy Dockera i mogłoby się wydawać, że wszystkie problemy zostały rozwiązane i możemy tą prezentację skończyć w tym momencie. No okazuje się, że zostało jeszcze kilka. W momencie, kiedy używaliśmy H2, to klonowaliśmy repo, uruchamialiśmy testy i wszystko działało, to niestety już tak nie ma. Kontenery nadal musimy uruchomić ręcznie. Po testach, jeżeli nie mamy za dużo RAMu w komputerze, albo nie chcemy, żeby Docker nam zżerał ten RAM, to musimy pamiętać, żeby je zastopować, więc ciągle wykonujemy na zmianę Docker RAM, Docker PS, Docker Stop, Docker, 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 Docker. I o ile tych komend Dockera, które musimy znać, nie jest dużo, wystarczy kilka podstawowych, to jeżeli musimy uruchomić jakąś skomplikowane środowisko, które jest wymagane do testów, które wymaga 3-4, być może większej liczby usług, przynajmniej mikroserwisów, które dodatkowo jeszcze mogą mieć zależności między sobą i powinny działać w 2 różnych sieciach, no to zaczyna to się robić powoli problematyczne, ponieważ musimy pamiętać, w jakiej kolejności te kontenery wystartować, w jakiej kolejności te kontenery zastopować, a jeżeli coś pójdzie nie tak, to jeszcze przeprowadzać analizę, tak naprawdę co poszło nie tak. Więc o ile przy jednym
jednej dodatkowej usłudze, na przykład tylko bazie danych nie powinno stanowić problemu, tak przy większej liczbie usług no, zaczyna stanowić znowu uciążliwe i nieoptymalne w tym czasie. No i kolejnym game changerem, który dostarczył nam również Docker, jest pojawienie się Docker Compose, które we wczesnych etapach nazywało się FIG, jeżeli ktoś jeszcze pamięta. No i dzięki Docker Compose, tak naprawdę w jednym pliku YAML, możemy skonfigurować całe środowisko, wszystkie serwisy, wszystkie zależności między nimi, podjąć odpowiednie wolumeny. Jeżeli jest to konieczne, to skonfigurować sieć dockerową. No i teraz nie musimy znać już tak dużej liczby komend, znaczy Docker Compose Up i Docker Compose Down, aby postawić całe środowisko i ewentualnie jak coś nam coś pójdzie niezgodnie z planem, to wyczyścić całe środowisko przed odpaleniem kolejnych testów integracyjnych. No i można by rzec, że jest już prawie idealnie. Prawie idealnie, ponieważ nadal nie osiągnęliśmy wszystkiego, co mieliśmy w H2. Nadal musimy pamiętać, aby uruchomić wszystkie kontenery przed testami integracyjnymi, a po testach dobrze było sobie posprzątać. Drugim problemem, o którym nie mówiłem wcześniej, a który pojawia się przy Dockerze, jest problem z mapowaniem portów dla uruchamianych kontenerów. I wiem, że Docker Compose ma taką funkcjonalność, dzięki której możemy powiedzieć, że dany kontener może wystartować na randomowym porcie. Tylko zastanawiam się, w jaki sposób miałbym to pogodzić ze Springiem. Mi osobiście nie udało się znaleźć rozwiązania, chociaż też przyznaję, że zbyt długo nie szukałem, ale są też takie serwisy, których nie można tak do końca wystartować na randomowych portach. I osoby, które pracują z Kafką albo miały do czynienia z Kafką, powinny wiedzieć, o czym mówię, że Kafka, jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, czy w najnowszej wersji też, ale w jednej z poprzednich, wymagała tego, żeby elementy, których jest zależna, startowały na określonych portach. No więc rozwiązaliśmy część problemów, ja teraz dołożyłem jeszcze nowy. No i jak możemy sobie dalej z tym poradzić? Tak? Teraz mamy problem, że nie mamy automatycznie stawianego środowiska, podczas testy musimy je ustawić ręcznie. I mamy problem z hardkowanymi portami i ewentualnymi konfliktami, jeżeli pracujemy w wielu projektach. Jeżeli popatrzymy na Dockera jako na osobny serwis, który udostępnia nam jakieś swoje API, to możemy rozwiązać problem z koniecznością ręcznego startowania i uruchamiania środowiska przez Docker Compose App i jego stopowania przez Docker Compose Stop po testach. Zamiast tego możemy wykorzystać API. Na przykład, jeżeli nasz projekt jest oparty o Mavena, to w konkretnej fazie builda Mavenowego poprzez wywołanie odpowiedniego API możemy uruchomić skonfigurowane wcześniej przez nas środowisko, a po zakończeniu testów, również poprzez wystawione API, możemy to środowisko skasować, zastopować. Tutaj są już gotowe rozwiązania, z których możemy korzystać. Dwa najbardziej popularne to chyba Docker Maven plugin, z którego miałem okazję korzystać. Tutaj konfiguracja nie jest najprostsza, ale dokumentacja całkiem dobrze opisuje, jak to krok po kroku zrobić. Jest dużo przykładów w internecie. Ewentualnie możemy skorzystać z biblioteki Docker Java, która jest udostępniona na GitHubie przez na repozytorium, w którym też znajduje się kod Dockera. Więc dosyć sprawdzone źródło. Z tej biblioteki nie korzystałem, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak ona działa. Ale zachęcam do przetestowania mimo wszystko. Dobra, to rozwiązaliśmy problem z tym, jak postawić i zastopować środowisko. Pozostał jeszcze problem z mapowaniem portów. I żeby było ciekawiej, dołożę jeszcze jeden problem. Co z zarządzaniem cyklem życia kontenerów? Nazwijmy to tak. Mamy różne testy integracyjne i w zależności od case'u biznesowego lub od case'u komunikacji możemy chcieć, żeby nasz kontener startował co test i co test mieć nowiutki kontener lub możemy chcieć, żeby nasz kontener startował może co klasę testową albo może niech kontenery wystartują raz, przejdą wszystkie testy i wtedy zostaną ubite. Stopowane, albo może chcemy mieć taki test kontener, który będzie działał zawsze, ponieważ jego start wymaga bardzo dużo czasu, a to jest tylko bezstanowy serwer udostępniający nam jakieś nasze API. I oczywiście osiągnięcie tego przez Docker API jest możliwe, ale tak samo jak jest możliwe, to jest również czasochłonne i wymaga niemałego doświadczenia.
Więc jak rozwiązać nadal te dwa problemy, które mamy? No i teraz przechodzimy do kroku numer 6, który jest ostatnim krokiem na obecną chwilę. Przechodzimy do drugiej rzeczy z slajdu tytułowego, czyli do test kontenerów. W największym skrócie biblioteka test containers pozwala nam dokładnie to samo, na co pozwalało nam H2. Czyli możemy wejść do projektu, stanować projekt, uruchomić nasze ulubione IDE, kliknąć Run All Test i otrzymać wynik. Nic więcej nie jest potrzebne, no prawie nic, bo musimy mieć zainstalowanego Dockera i to jeszcze w określonej wersji i trochę miejsca na dysku, ale o tym powiem za chwilę. Dobra, przechodząc od ogółu do szczegółu, to test containers. To, co powiedziałem, wchodzimy do projektu, klonujemy, odpalamy. Bez czytania wielu stron dokumentacji, bez instalowania dodatkowych tuli. Jeżeli testy nie przeszły, to mamy 100% pewności, że przyczyna błędu nie leży w tym, że ja mam coś źle skonfigurowane, tylko w tym, że ktoś coś źle w projekcie napisał przede mną. Test containers wyluwało z Javy, ale obecnie jest to już nie tylko biblioteka do Javy, obecnie jest to zbiór bibliotek dostępnych dla wielu języków programowania. Mamy poza Javą, mamy rozwiązania między innymi dla Scali, dla Pythona, dla .NET-a, dla Node.js-a. Widziałem, że niedawno pojawiły się też pierwsze listy dla Go, więc w zasadzie test kontenery jest to rozwiązanie, staje się coraz bardziej, ta biblioteka staje się rozwiązaniem coraz bardziej multiplatformowym i będziemy mogli w przyszłości z niej korzystać nie tylko w Javie, ale również też w innych językach. No i to, co jest przewagą takim test kontenerów, poza tym, że robi nam się wszystko automatycznie, ta biblioteka ta łączy z sobą nam dwa światy. Z jednej strony integruje ona się z Dockerową API w celu inicjalizacji i zarządzania cyklem życia kontenerów. Z drugiej strony integruje się w bardzo prosty i łatwy, przyjemny sposób, moim zdaniem, z frameworkami testowymi, które zapewniają nam API do przeprowadzania testów, ale już w naszym ulubionym języku programowania. Więc jeżeli ktoś nie lubi pisać jamli dockerowych i woli to robić w Javie, czy w .NET-cie, czy w Node.js-ie, to test kontenery są dla niego rozwiązaniem. W dalszej części prezentacji, z racji, że ja na co dzień implementuję w Javie, skupię się na test containers Java i również przykłady będę pokazywał na przykładzie Javy. A więc tak, po pierwsze, test containery są biblioteką otwartą, jest to open source, cały kod źródłowy wszystkich bibliotek znajduje się na GitHubie. W prezentacji jest link dla wersji dla Javy, ale znajdują się też tam inne biblioteki. Drugie pytanie, które często dostaję, jeżeli proponuję komuś w projekcie test kontenery, no dobra, nawet ale na jakiej licencji? To, że jest open source, to nie znaczy, że my możemy z tego korzystać. No tutaj mamy szczęście, test containers wykorzystują licencję MIT, więc możemy tą bibliotekę również stosować w rozwiązaniach komercyjnych i nie musimy za to ponosić dodatkowych kosztów. Lecąc dalej, biblioteka test containers bazuje na bibliotece, o której mówiłem wcześniej, czyli na Docker Java. Integruje się z Docker API przez tę bibliotekę. Łatwo, to też już powiedziałem, łatwo integruje się z bibliotekami i frameworkami, takimi jak JUnit i Spring. Przygotowując tę prezentację, zerknąłem też, czy łatwo integruje się z Quarkusem, jeżeli ktoś korzysta z Quarkusa. I tak, z Quarkusem też się integruje w bardzo prosty sposób. Dodatkowo Quarkus ma jeszcze jeden bardzo fajny feature, którym wykorzystuje test kontenery, o którym powiem później. To, co jest ważne podczas konfiguracji test kontenerów, podczas dodawania ich do projektu, tak naprawdę nie musimy im wskazywać, gdzie dokładnie jest Docker, gdzie dokładnie jest zainstalowany Docker w naszym środowisku. Test kontenery potrafią sobie tego Dockera znaleźć samemu i odpalić w nim wszystkie kontenery, które będziemy potrzebowali do testów, a po zakończonych testach biblioteka potrafi też sama po sobie posprzątać. Więc naprawdę zero konfiguracji, prawie zero konfiguracji. Test kontenery rozwiązują nam automatyczną też randomizację portów, więc jeżeli mamy też uruchomione w naszym Dockerze i test kontenery spróbowały wystartować biblioteka test kontenerów próbowała wystartować jakiś kontener na tym samym porcie, który jest już zajęty przez inny kontener, który mamy domyślnie odpalony w naszym Dockerze, to poszuka ona innego portu. Jakby nie ma tutaj tego ryzyka, że coś się nie uruchomi. Po prostu będzie szukała dotąd, dopóki nie znajdzie. Minimalna rekomendowana wersja Dockera to 17.09. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest to wersja Dockera z 2017 roku.
więc już dosyć stara, prawie 5 lat, ponad 5 lat. Ale to jest rekomendowana wersja. Wersja minimalna, której musimy mieć, to jest wersja 1.6.0 i ona jest jeszcze wcześniej, już nie jestem w stanie powiedzieć którego roku, a to już jest naprawdę jedna ze starszych wersji Dockera. Powiedziałem też, że te kontenery potrzebują trochę pamięci, a dokładnie potrzebują minimum 2 giga wolnej pamięci. Mówimy tutaj o pamięci dyskowej, nie o pamięci RAM. Jeżeli się nie mylę, teraz, jeżeli popełniłem tutaj błąd, to przepraszam. I ostatnia kwestia, która test kontenerów, zanim przejdziemy do kolejnych slajdów, to jest to, że Technology Radar w swoim zestawieniu umieszcza test kontenery w sekcji Adopt, w tej ćwiartce dla języków i frameworków. Co to oznacza? Nie wszyscy muszą znać Technology Radar. Oznacza to mniej więcej tyle, że firma, która go tworzy, uważa, że jeżeli coś znajduje się w sekcji Adopt, to jest to, powinien to być domyślny wybór. I te kontenery są opisane w Technology Radar w taki sposób, że powinien to być domyślny wybór do tworzenia stabilnego środowiska do testów integracyjnych. Jeżeli dobrze pamiętam, w Language and Frameworks w sekcji Adopt poza test kontenerami jest tylko jedna inna technologia, jedno inne narzędzie. Nie wiem, które, ale uważam, że jeżeli są tylko dwa, a wszystkich narzędzi w całym sobie jest ponad 100, to warto te kontenery zwrócić większą uwagę. To, co dają nam jeszcze te kontenery, to wiele już domyślnie skonfigurowanych kontenerów do testów. Teraz ja się przyznam z bicia, że na przykład nie pamiętam, jak z głowy w YAML-u skonfigurować Rabbita, którego używam na co dzień. Wiem, że trzeba tam ustawić wiele environmentów, jakieś ciasteczka Erlangowe. No jest to dosyć proces skomplikowany. Dla Kawki podejrzewam, jest on jeszcze bardziej skomplikowany, ponieważ tam potrzebujemy Zookeepera. I to, co dają nam te skonery, to dają nam te moduły predefiniowane, czyli jeżeli ktoś zaimplementował twórcy test kontenerów, opublikowali test kontener dla Kawki, to oni już tą domyślną konfigurację przeprowadzili za nas. Więc my nie musimy znać wielu comment, environment variables, które musimy przekazać do kontenera Kawki, żeby on został uruchomiony poprawnie. Możemy napisać jedną linijkę kodu, co wam za chwilę pokażę. I dzięki tej jednej linijce kodu mieć już gotowy kontener, czy to Kawki, czy Rabbita. No i w tych predefiniowanych test kontenerów jest całkiem spoko. Tutaj wrzuciłem na slajd tylko kilka przykładowych. Mamy popularne bazy danych, to są zarówno SQL-owe, jak i NoSQL-owe. Mamy brokery wiadomości, mamy narzędzia, które pomagają nam w pracy z rozwiązaniami chmurowymi, tak jak LocalStack, czy tutaj chyba nie ma, ale jeżeli dobrze nie ma na slajdzie, ale dobrze pamiętam, to jest też rozwijany moduł ażurowy. Jeżeli chcemy testować jakieś zakłócenia na sieci, to mamy ToxiProxy. Jeżeli testujemy przeszukiwanie haseł, to mamy Volta, więc te metryki test kontenerów jest spoko. Wszystkie predefiniowane moduły możecie znaleźć na stronie, która jest poniżej, na testcontainers.org. Tam również znajduje się dokumentacja do całej biblioteki test containers. Dobra, to tyle teorii. Czas trochę na praktykę, więc opowiadałem, ale fajnie było przekazać, fajnie było też było zobaczyć, jak to wdrożyć. Więc zbliża się mundial i przyszedł do nas klient z zapytaniem, czy zaimplementowalibyśmy dla niego aplikację, dzięki której można byłoby rezerwować i kupować bilety na mecze. Z racji, że mundial jest dużą imprezą, to my dla uproszczenia musimy zaimplementować tylko jeden z mikroserwisów. No i wymagania były takie, że aplikacja ta musi być oparta o Spring Boota i o Java 17, musi być budowana przy pomocy Mailmana i dodatkowo, jako jeżeli będziemy musieli użyć bazy danych, a będziemy musieli, musimy użyć Postgresa. W dalszej części pojawiło się wymaganie, że będziemy musieli wysyłać wiadomości, komunikować się asynchronicznie z innym serwisem. Domyślna konfiguracja u tego klienta to jest domyślny tool do komunikacji asynchronicznej, to jest RabbitMQ. A dodatkowo również będziemy musieli w jednym z case'ów odpytać REST API, które jest wystawiane przez inny mikroserwis, na całe szczęście implementowany przez kolegów z zespołu, który siedzi w pokoju obok. No i oni powiedzieli, że mogą to spokojnie zapakować w Dockera, żebyśmy mogli to odpalić z naszych testów. Dobra, to przejdźmy teraz do kodu.
A więc tak, napisałem już większość kodu przed prezentacją. Wszystkie nasze funkcjonalności są zaimplementowane. Przejdźmy krótko przez kod. Tak jak powiedziałem, wszystko stoi na Spring Boot'cie. Oparte, dodatkowo mam już skonfigurowanego Postgresa, mam skonfigurowanego Rabbita. Podejrzemy sobie application YAML, tutaj wszystko widzimy, że mam skonfigurowane data sources, mam skonfigurowanego Rabbita. Mam też zaimplementowanego REST klienta do zewnętrznego serwisu, który jest implementowany przez kolegów z pokoju obok. No i teraz przejdźmy do pierwszej funkcjonalności. Naszą pierwszą funkcjonalnością, którą mamy zaimplementować w naszej aplikacji, bardzo prosta funkcjonalność. Użytkownicy podają na GUI nazwę eventu, czyli w naszym przypadku nazwę meczu, i jako wynik chcemy wyświetlić im wszystkie eventy, które zawierają tą nazwę. Przykładowo, jeżeli użytkownik pisze Polska, to powinien on widzieć wszystkie mecze, jakie będzie rozgrywała Polska na najbliższym mundialu. Prosta logika biznesowa, nie ma tu nic skomplikowanego. Pod spodem dla jasności korzystam z JPA repozytoria, więc korzystam z bazy danych. Do tego case'a mamy już również zaimplementowane testy integracyjne. Dwa testy integracyjne. W jednym przypadku też powinno zostać znalezione. No niestety SOMOAF nie zakwalifikowała się na ten mundial, więc zakładamy, że nie będzie z nią żadnego meczu. Polska się zakwalifikowała i zakładamy, że powinna ona rozegrać przynajmniej 3 mecze fazy grupowej, więc obecnie na te 3 mecze możemy kupić bilet. Wszystkie testy integracyjne dla uproszczenia całej konfiguracji dziedziczą po klasie bazowej testów integracyjnych. I tutaj tak naprawdę nie ma nic skomplikowanego dla osób, które implementują Springu. Wykorzystujemy Spring Boot Test i domyślną konfigurację, autokonfigurację dla mock MVC. Spróbujmy teraz odpalić te testy. Jeszcze jedna kwestia odnośnie aplikacji. Do migracji bazy danych i też do uproszczenia dane testowe są ładowane przez Flyway'a, więc mamy napisane skrypty Flyway'owe, które utworzą mi cały model bazy danych i ostatni skrypt Flyway'owy dorzuci mi danych do testów. Spróbujmy odpalić testy. Mam nadzieję, że IntelliJ nie zacznie tego indeksować. No i oczekiwany rezultat byłby taki, że te testy powinny się wywalić. No i dokładnie tak jak myślałem, testy się wywaliły. Możemy sprawdzić, dlaczego się one wywaliły. Spróbujmy się na sam dół. W sumie tutaj już jest informacja, która mnie najbardziej interesowała. Widzę, że jest problem ze stworzeniem bina Flyway Initializer, co mnie naprowadza na problem, że jest to problem z bazą danych. No i mówi mi wprost, że localhost 5432, czyli localhost, baza danych, która domyślnie powinna być na tym porcie, nie istnieje. Postgres domyślnie używa 5432. No więc co mogę teraz zrobić? Po pierwsze, mogę sprawdzić, czy coś na pewno nie biega moim dockerzem. Docker.ps mówi, że nic nie biega. No więc mogę dodać test container. Teraz w jaki sposób mogę go dodać? Pierwszym krokiem, w momencie kiedy integrujemy test kontenery z naszym projektem, jest dodanie zależności Mavenowych. Tak naprawdę, jeżeli chcemy dodać test kontener, po pierwsze, to jedyne co, w zależności test kontenerów, to jedyne co musimy zrobić, to wykleić dependencji do tych zależności Mavenowe. Zawsze, jeżeli integrujemy się z JUnitem, zawsze musimy mieć tą pierwszą zależność do JUnit Jupyter, a później po prostu do kolejnych modułów. Ja w swojej implementacji będę wykorzystywał Postgresa, później będę też wykorzystywał Rabbita, więc od razu te dwa moduły dodałem. To jest wszystko, co musimy zrobić. Możecie zapytać, gdzie jest wersja. Wersji nie ma, ponieważ z racji tego, że dodaję wiele modułów, to test kontenery daje mi również możliwość wykorzystania Bill of Material, gdzie tutaj podałem wersję i w momencie, kiedy dodaję dany moduł, czy to do JUnita, czy to Postgresa, czy Rabbita, czy dowolny inny, to mam pewność, że on jest zawsze w tej samej wersji test kontenerów. Jeżeli byśmy chcieli z jakiegoś powodu korzystać z różnych wersji, to nie ma problemu, żeby po prostu tutaj dodać wersję. A ja nie będę tego teraz robił. Informacyjnie. Dobra, no to nie mam Postgresa, tylko chcę stworzyć Postgresa. Więc co muszę zrobić?
cała konfiguracja odbyła się w kodzie, więc private static final. Teraz chcę utworzyć mój kontener. Więc piszę Postgres, SQL container. Mam już mój kontener. Jak będzie to Postgres, SQL container. I tworzę mój kontener. Nic więcej jak new, Postgres, SQL container. I potrzebuję podać parametr. To, co potrzebuję podać w parametrze, to nic więcej jak konkretny obraz dockerowy, z którego mój Postgres ma zostać utworzony. Wiadomo, że Postgres wystawia na swoim registrze, na Docker Hubie, po prostu najprościej mówiąc, wiele wersji. Ja wiem, że korzystam produkcyjnie z Postgresa 14, więc również tutaj bym chciał skorzystać z Postgresa 14, jeżeli nic nie zepsułem, to jeżeli dobrze pamiętam wersję, to jest ta wersja. Dodatkowo, jak już widzimy, stało nam, że IntelliJ nam podpowiedział, to musimy tutaj podać. Możemy oczywiście nie podawać wersji i kontener też wystartuje. Możemy podejrzeć sobie domyślną konfigurację kontenera. Widzimy, że istnieje tutaj też konstruktor, który wykorzystuje defaultowy image. Defaultowy image name to Postgres. Tak, pomyliłem się. Defaultowy image name Postgres. Tylko że w starszej wersji, w wersji 9.6.2. Ja chcę być zgodny z tym, co mam na produkcji, więc mam wersję. No to teraz mogę swoje testy wystartować ponownie. Zrobię jeszcze jedną rzecz. Tworzyłem kontener, tylko ten kontener tworzony w taki sposób nie startuje automatycznie. Przez klasę StackTables i Big Start, są to też klasy dostarczane przez taki test kontenerów. Muszę taki kontener wystartować. To mi wystartuje mój kontener. Uruchomię testy integracyjne, które wcześniej się wywaliły ponownie. Oczekiwania są takie jak wcześniej, czyli mam nadzieję, że moje testy nadal się wywalą, ale będą mnie interesowały logi, które powstały w trakcie tych testów. Testy powinny się wywalić dokładnie z tym samym problemem, że nie możemy znaleźć konekta do 5.4.3.2, ale chciałem Wam pokazać logi, co tak naprawdę zrobiła w tym momencie biblioteka Test Containers. Biblioteka Test Containers w momencie, kiedy startowała swój pierwszy kontener, po pierwsze, znalazła mi mojego Dockera. To jest dokładnie wersja, którą miałam zainstalowaną na swoim komputerze. Dodatkowo sprawdziła, ile mam pamięci wolnej do tego Dockera. Sprawdziła mi, czy wersja, którą używam, jest minimalną wersją, którą wymaga Docker. Po czym utworzyła mi kontener, który dokładnie chciałem. Ja ten kontener już miałem u siebie lokalnie pobrany, więc wykorzystała kontener, który miałem dostępny lokalnie. W przypadku, kiedy pobrałbym kontener, którego nie mam dostępnego lokalnie, to przy pierwsze, no, przykład będzie widziała, że tego kontenera nie ma lokalnie i spróbuję go zaciągnąć z Docker Huba. Drugą interesującą kwestią, której widzimy, jest to, że ja w moim kodzie wystartowałem tylko i wyłącznie Postgresa. A tutaj widzę, że wystartował jeszcze jakiś inny kontener, Ryuk. Wielu osobom może to kompletnie nic nie mówić. Mi, zanim korzystałem, zanim zacząłem korzystać z test kontenerów, też to zupełnie nic nie mówiło. W największym skrócie, Ryuk to jest test kontener, który jest zawsze startowany w momencie, kiedy używamy biblioteki test containers. Jest on odpowiedzialny za to, żeby zarządzać cyklem innych kontenerów. Czyli jeżeli wystartowaliśmy wcześniej Postgresa i po zakończeniu testów ten Postgres powinien zostać ubity, to Ryuk będzie za to odpowiadał, że on będzie wiedział, kiedy testy się skończą i będzie wiedział, że trzeba wszystkie inne test kontenery posprzątać. Jeżeli będziecie korzystać z test kontenerów po tej prezentacji to i podejrzycie sobie na przykład kolejność, w jakiej są startowane i stopowane kontenery, to zawsze test kontenerów slash Ryuk będzie startował jako pierwszy i będzie on się stopował jako ostatni. I to w zasadzie tyle, co jest w logach. Ale okej, to naprawmy nasze testy, bo nasze testy nadal nie przechodzą. To co możemy teraz zrobić? Czas nas goni, więc skorzystam z tego, co mamy przygotowanego wcześniej. Mamy Dynamic Property Source. Jest to notacja, która w czasie testów integracyjnych w Springu, w Springusie pozwala nam skonfigurować naszą aplikację.
Więc to, co normalnie do tej pory podawałem w application YAMLu, dokładnie to, co mam podane tutaj, mogę teraz podać w kodzie. Muszę tylko pamiętać, jakie są propensje. Dla bazy danych na pewno jest to URL, jest to username, jest to password. I oczywiście mój kontener startuje na randomowym porcie. Ja nie wiem, jaki to jest port, ponieważ on jest zawsze losowany z puli wolnych portów. Jeżeli tutaj przejrzę logi, to znajdę, na jakim kontenerze on wystartował. Mam taką nadzieję, ale nie będę szukał teraz. Ale ja po prostu metodyką getter mogę zawsze pobrać JDBC URL i mam tam URL, którą potrzebuję. To samo robię z hasłem, z nazwą użytkownika, to samo robię z hasłem. Możecie zauważyć, że ja tutaj nie konfigurowałem żadnego użytkownika i hasła. Wykorzystałem defaultowe, które są, i również defaultową nazwę bazy danych, a więc wszędzie mam test. Jeżeli zajdą przypadki, w których będziecie musieli skonfigurować jakąś konkretną nazwę bazy danych, czy jakiegoś konkretnego użytkownika z jakiegoś powodu, to proces fajny, nie musimy tego więcej konfigurować w YAML. Naciskamy kropkę i nasz ulubiony ID, czy to IntelliJ, czy inne, podpowiada nam dosłownie wszystko, co możemy zrobić. Mogę napisać with database names i podać nazwę bazy danych. Mogę tutaj podać with username, mogę podać użytkownika, mogę podać też password, mogę też podać hasło. Więc nie muszę znać tych wszystkich environment variables, normalnie musiałbym przekazać do kontenera. Wystarczy, że nacisnę kropkę i napiszę with. To jest wszystko, co muszę wiedzieć w momencie, kiedy konfiguruję mi to test kontener. Wiadomo, że mogą zaś jeszcze bardziej skomplikowane przypadki, kiedy na przykład będziemy chcieli coś przekopiować do naszego kontenera. Tak jak mamy możliwość zrobienia tego w konfiguracji YAMLowej, albo przy Dockerfile'u, również o tym pomyśleli twórcy. Twórcy biblioteki Test Containers. Mamy tutaj po prostu metodę, która pozwala nam kopiować konkretny plik do kontenera. Może zejść też konieczność wywołania jakiejś komendy w kontenerze po tym, jak on zostanie uruchomiony. Więc mamy też metodę with command. I te metody with command i copy file to from container, one nie są tylko dla Postgresa, one są dla wszystkich kontenerów. Więc jeżeli będziemy przez dowolnego innego to z kontenera, to również mamy do nich dostęp. Dobra, nasz kontener jest skonfigurowany, mogą tu być domyślne wartości. Ustawiłem wszystkie wymagane propensje dla Spring Boota. Mam nadzieję, że teraz moje testy integracyjne przejdą. Zobaczcie też teraz, jak bardzo szybko kontener wystartował. Testy przeszły, więc super. Nie mam żadnej konfiguracji w YAMLu. Wszedłem do projektu, wszedłem do pierwszej klasy, uruchomiłem testy, działa. Chciałem też wam zwrócić uwagę, jak szybko taki kontener startuje. Tutaj jest gdzieś podany czas startowania. Dokładnie, że mój kontener wystartował w nieco ponad 3 sekundy, co ja uważam za bardzo dobry czas jak na wystartowanie Postgresa. W momencie, kiedy musiałbym to robić ręcznie z konsoli, uruchamiać, no na pewno bym tego nie zrobił w 3 sekundy. Oczywiście jeszcze musiałbym liczyć czas startu kontenera. Dobra, no to pierwszy case mamy przetestowany. Klient jest zadowolony, dostarczyliśmy pierwszą funkcjonalność. Przejdźmy teraz do drugiej funkcjonalności. Nasz klient zażyczył sobie funkcjonalność, dzięki której będziemy mogli rezerwować bilety na mecze. Zaproponowaliśmy klientowi bardzo proste pierwsze rozwiązanie, a więc w momencie, kiedy nasz bilet nie ma jeszcze przypisanego użytkownika, to my przypiszemy ten bilet do użytkownika. Jednak klient stwierdził, no nie, że to jest troszkę za mało, no bo my nie wiemy, czy jak on został zabukowany, to czy na pewno został zabukowany, czy nie został zabukowany, i stwierdził, że no będziemy musieli wysyłać notyfikacje. Jednak za notyfikację jest odpowiedzialny inny zespół, a z nim ustaliliśmy, że będziemy wysyłać notyfikacje w sposób asynchroniczny. Więc to, co tak naprawdę my musimy zrobić po naszej stronie, to musimy wysłać konkretną wiadomość do Rabbita. Jeżeli ktoś z was zna troszkę mocniej Rabbita, to wie, że wiadomości w Rabbicie możemy wysyłać do kolejek i exchange.
Ja to pokrótce wytłumaczę, ale nie chcę wchodzić w szczegóły. Dla nich chodzi o to, że Rabbit ma pojęcie exchange'u i kolejki. I do exchange'y wysyłamy, a z kolejek czytamy. Nasza konfiguracja Rabbita do testów powinna być przygotowana w taki sposób, że wysyłamy wiadomość do exchange'a, a exchange wysyła tą wiadomość do dwóch kolejnych kolejek. Czyli my wysyłamy notyfikację do exchange'a o nazwie notification, a ten exchange duplikuje tą wiadomość i rozsyła ją już wewnątrz Rabbita do dwóch kolejnych kolejek. Te kolejki, jeżeli dobrze pamiętam kod, będą odpowiadały za wysłanie SMS-a i za wysłanie maila. Nazywają się SMS, notification queue i email, notification queue. Więc kod jest zaimplementowany. Wchodząc głębiej w szczegóły tego kodu, gdzieś tutaj dojdziemy, że wykorzystujemy naprawdę Rabbita i tak jak widzicie, wysyłamy wiadomość na Exchange Notification, który ma nazwę Notification. Ponownie do tego case'u mamy już stworzone testy integracyjne. To, co nasze testy integracyjne w tym przypadku robią, to tak naprawdę sprawdzają, czy po zarezerwowaniu biletu konkretna notyfikacja znalazła się w dwóch określonych kolejkach Rabbitowych. No i odpalając ten test, po raz kolejny oczekiwanym zachowaniem, pierwszym zachowaniem, jakie mam, jest to, że no, nie powinien przejść, ponieważ nie mam nigdzie skonfigurowanego Rabbita. Jeżeli teraz podejrzę sobie nawet w moim terminalu Docker.ps, to być może będą tam te kontenery dla Postgresa i dla Ryuka, o którym mówiłem wcześniej, ale nie będzie tutaj na pewno te kontenery dla Rabbita. No, teraz widzimy, że Postgres już został ubity, a Ryuk jeszcze żyje. Jeszcze zrobię jeszcze raz PS, już widzę, że nie ma tego kontenera. I moje oczekiwania są takie, no, że coś taki, test jest zgodny z moimi oczekiwaniami, coś poszło nie tak. No i po raz kolejny sprawdzam, co poszło nie tak, co mnie może naprowadzić. Widzę, że mam AMQP, Advanced Message Queuing Protocol, z którego korzysta Rabbit, i widzę, że mam AMQP Connect Exception. Wgłębiając się dalej w tego loga, mógłbym zauważyć, że nie mogę się po prostu połączyć z Rabbitem. Więc co możemy zrobić? No, stwórzmy kontener Rabbita. Private Static Final, sama nazwa mówi Rabbit Container. Stwórzmy nasz Rabbit Queue Container. I tak samo jak stworzyliśmy Postgresa, możemy stworzyć Rabbita. Nie Rabbit Queue Container. Podobnie jak w przypadku Postgresa musimy podać konkretną wersję. Ja produkcyjnie korzystam z RabbitMQ w wersji 3.8, w wersji management to. Jeżeli korzystalibyście z innej wersji, możecie wybrać inną wersję. Startowałem Rabbita, ale to nie jest jedyna rzecz, którą muszę zrobić. Jak sami widzieliście, ja wysyłam wiadomość z konkretnego exchange'a, więc muszę mieć też tego exchange'a skonfigurowanego dodatkowo. Ten exchange ma rozsyłać wiadomości do innych kolejek. No i muszę, więc jeżeli to ma być sam połączone, to muszę stworzyć jeszcze taki obiekt, który w Rabbicie nazywa się binding. I również w tym przypadku, tak jak w przypadku Postgresa, mieliśmy metody, dzięki którym mogliśmy to wszystko zrobić, tak samo mamy tutaj. Możemy napisać with exchange i podać nazwę exchange'a. Żeby nie przedłużać całej prezentacji, ja taką konfigurację przygotowałem już wcześniej, w której konfiguruję po prostu wszystko krok po kroku, więc teraz tą konfigurację wykorzystam i ją pokrótce wytłumaczę. To, co tutaj zrobiłem, czyli metodami, które udostępnia mi RabbitMQ Container, po pierwsze, stworzyłem mój exchange, który jest exchange'em typu fanout. Fanout, taki exchange, który rozsyła wiadomości do wszystkich kolejek, które są z nim połączone, niezależnie od innych ustawień. Stworzyłem dwie kolejki dla notyfikacji e-mail i notyfikacji SMS, po czym każdą z tych kolejek połączyłem z exchange'em, którego wysyłam wiadomość. Cała konfiguracja zawarta w kilku linijkach. Co nam daje takie rozwiązanie? Zazwyczaj, jeżeli implementujemy komunikację asynchroniczną, to nie mamy wystawionego Rabbita dla każdych dwóch serwisów. Zazwyczaj jest to jakiś jeden Rabbit, z którego korzysta bardzo wiele serwisów, który może zawierać wiele exchange'y, może zawierać wiele kolejek, jeszcze więcej bindingów.
A tak naprawdę my nie potrzebujemy startować całego naszego serwisu. My potrzebujemy wystartować tylko to, co potrzebujemy. My startujemy minimalny kontener Elbita z minimalną konfiguracją, którą potrzebujemy do przetestowania naszego case'u. Podobnie jak robiliśmy to w przypadku, oczywiście musimy go jeszcze wystartować. Jeżeli bym teraz wystartował testy, to one by nadal nie przeszły, ponieważ dalej bym dokładnie dostał ten sam błąd, że Spring Boot nie zna wszystkich propercji. W jaki sposób możemy dodać te propercje? Dokładnie w taki sam sposób, jak dajemy je w przypadku Postgresa. Wiem, że dla Rabbita muszę ustawić host, mam gotową metodę host w kontenerze, muszę ustawić port, mam gotową metodę AMQP port i to jest ważne tutaj, Spring Boot mówi, że to jest port. Dokumentacja dopowiada, że to jest port dla komunikacji AMQP, ponieważ Rabbit wystawia jeszcze drugi port, nazywa się też HTTP port i po tym porcie możemy dobić się do konsoli administracyjnej w przeglądarce. Ja zostawię AMQP port, bo to jest port, po którym chcę wysyłać wiadomości, dodatkowo użytkownika i hasła. Nie ustawiałem użytkownika i hasła, skorzystam z defaultowych. Uruchamiam teraz ten test i mam nadzieję, że on mi przejdzie. Teraz zauważycie też jedną rzecz, że o ile test kontener Postgresa odpala się stosunkowo szybko, to na test kontener Rabbita musimy chwilkę poczekać. Zazwyczaj jest to około 15-16 sekund, widzę, że teraz poszło szybciej, odpalił się w 13. I mój test przeszedł, więc mój Rabbit wstał. Mam gotową instancję Rabbita do testów. Idźmy dalej. Ostatni feature, o który prosił nas nasz klient, to weryfikacja, czy kody zniżkowe, które można znaleźć gdziekolwiek w internecie, jakkolwiek obniżają ceny biletu. Jednak nasza aplikacja, którą my rozwijamy, nie jest odpowiedzialna za to, żeby sprawdzać, czy do danego kodu jest przypisana jakaś zniżka. Za to odpowiedzialny jest inny zespół, który implementuje osobny mikroserwis. Całe szczęście ten mikroserwis jest na tyle prosty, że on wystawia tylko restowe API, pod które musimy zapytać z kodem zniżkowym i ten mikroserwis odpowiada nam, daje nam w odpowiedzi to, jaką procentową zniżkę mamy dla danego kodu. Implementacja tego klienta jest zwykle prosta. Discount subscriber. Po prostu web klientem springowym odpytujemy konkretnego PAFA. Web klient jest wcześniej skonfigurowany pod odpowiednim URL-em. Nasza aplikacja od mikroserwis odpowiadający za zniżki powinien być dostępny pod portem 8080, standardowym portem, który obsługuje Spring Boot. Pod ścieżką discount po getcie podaje query para. W odpowiedzi powinien dostać obiekt, który zawiera wartość procentową zniżki. Prosty kod, nic się nie powinno zepsuć. No tylko jak to przetestować? Pokazałem wam case'y, oczywiście mam też do tego testy integracyjne. Odpalę test integracyjny, w którym spodziewam się, że na hasło Docker powinienem otrzymać 50% zniżki, a więc moja cena po promocji powinna być o 50% niższa niż standardowa cena biletu. Uruchomię ten test i podobnie jak w przypadku pierwszych uruchomień innych testów spodziewam się, że będzie jakiś błąd. Dokładnie. Błąd, już widziałem, że tam był connect exception. I dokładnie tutaj widzę, może nie aż tak dokładnie, ale widzę, że mój e-discovered client service ma problem. Block terminated w moim web kliencie zakończył się błędem i że nie może wykonać tego requestu. No, nie może go wykonać, bo tego serwisu po prostu nie ma. Jeżeli podejrzemy sobie jeszcze raz na bezpieczeństwo, albo KPS czy coś w biega, to tutaj nic nie ma. Więc co możemy zrobić?
Wszystko było fajnie, mieliśmy nasze defaultowe kontenery predefiniowane. Mieliśmy na Postgresa, mieliśmy na Robita, no ale co mamy zrobić w takim przypadku? No i teraz rozwiązania tak naprawdę mamy dwa. Możemy skorzystać z test kontenera, który nazywa się mock server i zamokować nasze API, ale no, to by było tylko powielenie poprzednich przykładów. Ja bym wam chciał pokazać inny przykład. Zamiast korzystać z gotowego skedera, możemy skorzystać z czegoś, co nazywa generic container. I to generic container jest to kontener, po którym dziedziczą wszystkie inne kontenery, a jednocześnie jest to kontener, dzięki któremu możemy uruchamiać obrazy dockerowe, które sami zbudowaliśmy. Tworzymy go tak jak każdy inny kontener, generic static container, nazwa new generic container. Teraz podajemy nazwę. Ja przed prezentacją otrzymałem od kolegów obok zbudowany kontener. Jeżeli dobrze pamiętam, to nazywa się on discount service. Wezmę go w wersji pierwszej. Mimo, że jest dostępna wersja druga, to jest gdzieś, że w wersji pierwszej działa stabilnie. W wersji drugą będą zmieniali. I mam już mój kontener. Jednak muszę powiedzieć temu generic container dokładnie, na jakim porcie będzie moja aplikacja. Muszę użyć metody with exposed ports. Ja dobrze wiem, że to jest port 8.8.0. Dodatkowo ten kontener powinien wystartować dosyć szybko, nie będę mieć problemów, ale mogę mieć taki case, w którym moje kontener startuje dosyć długo i może doprowadzić do sytuacji, w której kontener się tak naprawdę podniesie, ale aplikacja w nim się nie podniesie, więc jeszcze nie podniesie, a my już zaczniemy wykonywać testy, więc mimo, że nasz kontener wystartował i w teorii dał znać, że jest gotowy, to aplikacja, która w nim startuje, Spring Bootowa jeszcze nie jest gotowa. I w tym momencie, to co możemy zrobić w tym momencie, to możemy wymusić kolejną metodą to, żeby kontener dokładnie wiedział, kiedy wystartuje. Mamy na to kilka sposobów. Możemy odpytać endpoint aktuatorowy przez HTTP, możemy podać konkretną komendę. Ja wykorzystam coś, co już miałem przygotowane wcześniej. Jak być może wiecie, jak startuje aplikacja Spring Bootowa, to ona zawsze gdzieś w logach ma informację, że wystartowała. Nie wiem, czy tutaj znajdę. Dokładnie, tutaj mam informację, że moja aplikacja wystartowała. I dokładnie takiego samego loga mogę spodziewać się w aplikacji odpowiedzialnej za wyliczanie zniżej. Przygotowałem sobie tą linijkę kodu już wcześniej, żeby nie popełnić w niej jakiegoś błędu, po prostu ją przekopiuję. I teraz jedna rzecz, którą muszę zrobić. Oczywiście zawsze o tym zapominam. Pierwsza, muszę mój kontener wystartować wraz z pozostałymi kontenerami. Rzecz druga, muszę dodać konfigurację. To co robię, tak jak w poprzednich przypadkach, po prostu ustawiam link. Dobrze wiem, że działa po HTTP, dodaję hosta, dodaję pierwszy wolny mapowany port. Czyli to powinno być 8.0.8.0. I teraz jeszcze mam gdzieś błąd. Kontenera. I teraz w tym momencie, jak uruchomię moje testy, pojedynczy test jednostkowy, to powinno wszystko już być na zielono, ponieważ mój serwis wstał, wystawił port 8.0.8.0, dodatkowo kontener, zanim powiedział, że jest gotowy, poczekał, czy na pewno taki log się pojawi wewnątrz kontenera. Więc jeżeli ja niczego nie popsułem, pisząc teraz kod lub kopiując, to nasze testy powinny być zielone. Voilà. Wszystko działa? Super. Więc tak naprawdę to, co potrzebowaliśmy, czyli całe środowisko do naszych testów integracyjnych, które startowaliśmy instancję Postgresa, stworzyliśmy Rabbita z jakąś jeszcze dodatkową minimalną konfiguracją, która była wymagana i wystartowaliśmy osobny mikroserwis w porcie dockerowym. Zajęło nam to od 35 do 50, 25 linijek.
też jakbym usunął komentarza, to myślę, że byłoby to szybciej. W podobny sposób możecie dodawać kolejne serwisy, więc rozwiązanie jest niesłychanie proste. Mogę powiedzieć, że też jest bezproblematyczne. Ja osobiście używam w swoim projekcie albo w kilku, w swoim, nazwijmy to, produkcie i w czterech mikroserwisach, za które mój zespół jest odpowiedzialny. Te z kontenerów najdłużej w jednym z projektów są ponad 1,5 roku na produkcji i nigdy nie sprawiły nam żadnych problemów. Dobra, to tak, powiedziałem wam, że pokażę, jak zrobić testy. Co jest interesujące, poza test kontenerami możemy, czy z test kontenerami możemy pisać nie tylko testy. Możemy zrobić jeszcze kilka innych rzeczy. Ja na przykład jestem takim, mój zespół może to potwierdzić, dosyć leniwym deweloperem i ja przychodzę do pracy, to nie lubię uruchamiać wszystkich kontenerów dockerowych, wszystkiego postawiać, tak żebym mógł przykładowo przetestować sobie dwa rest pointy manualnie, albo jeżeli muszę pokazać coś mojemu klientowi, albo coś uzgodnić, to jest to dla mnie strasznie czasochłonne i ja bardzo często do takiego zabiegu wykorzystuję sobie test kontenery. Czyli to, co ja mogę zrobić, to mogę odpalić sobie test. Tak, ja bym chciał go odpalić na testy integracyjne ze Spring Bootem, tylko ja bym je chciał odpalić na zdefiniowanym porcie, czyli dokładnie na tym samym porcie, na którym normalnie startuje moja aplikacja. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest to port 8585, jeszcze się upewnię. Tak, to co robię, to jest dokładnie ta sama konfiguracja mojego środowiska testowego, którą mam w klasie bazowej, więc mogę ją jeden do jednego skopiować. Tworzę sobie jakiś dummy test. Bardzo ważne jest to, żebym w tym dummy teście wywołał coś, co pozwoli mi nigdy nie zakończyć tego testu, do momentu, kiedy ja go nie zakończę automatycznie. Więc wystartujmy taki test. A ja w międzyczasie powiem, co osiągnąłem dzięki tak prostej implementacji. W zasadzie w ramach testu integracyjnego postawiłem sobie całe środowisko lokalne do tego pojedynczego mikroserwisu. Ze wszystkimi jego zależnościami, które wykorzystuję, zakładam, że jeżeli one są wykorzystywane w testach integracyjnych, to mogę je jeden do jednego przenieść na moje lokalne środowisko. Mój test kontener widzę, że został uruchomiony, więc spróbujmy teraz coś wywołać. Wiem, że moje lokalne udawane środowisko zostało uruchomione, więc spróbujmy teraz dostać się do środowiska. Widzę, że mam taki REST controller. Spróbujmy odpytać na REST controller. Wygeneruję sobie zapytanie na porcie 8585, na tym, który defaultowo startuje moja aplikacja. Mogę wykonać zwykłe zapytanie HTTP i tak jak widzicie, mam odpowiedź. Nie muszę startować mojej aplikacji, nie muszę startować wszystkich kontenerów dockerowych w normalnej instancji dockera. Nie muszę, jeżeli pracuję w jednego dnia w wielu projektach i w wielu projektach są konflikty pomiędzy portami, to restartować w tych kontenerach, pamiętać, które mam wystartować wcześniej, które później. Po prostu nie tracę czasu. Mogę całe swoje środowisko przez zastosowanie dwóch linii kodu postawić w ramach pojedynczego testu integracyjnego. Co by było fajne, jeżeli taka rzecz na przykład byłaby dostarczana w ramach Spring DevToolsów i mogę powiedzieć, że może takiej rzeczy w ramach Spring DevToolsów jeszcze nie ma, ale jest już od jakiegoś czasu otwarty issue na GitHubie Spring DevToolsów, aby taką funkcjonalność zaimplementować i abyśmy mogli konfigurować to po prostu poprzez application YAML. Jeżeli ktoś z was korzysta z Quarkusa, to jeżeli dobrze pamiętam, w Quarkusie jest coś takiego, co się nazywa Dev Discovery albo Dev Service Discovery i tam jest już to zaimplementowane, więc nie musimy tam stawiać wszystkich naszych kontenerów ręcznie. Możemy odpowiednio napisać konfigurację dla Quarkusa i on, jeżeli jakiegoś kontenera nie znajdzie uruchomionego, to domyślnie dla naszego lokalnego środowiska wystartuje instancję przy użyciu test kontenerów. Zachowuję mój test, żeby to nie wisiało. Kolejną rzeczą, którą chciałbym wam jeszcze pokazać, jest zarządzanie cyklem życia kontenerów.
W przypadku naszych testów logiki biznesowej wszystkie test kontenery zostały zdefiniowane w klasie abstrakcyjnej i są one statyczne. Oznacza to w nomenklaturze test kontenerów mniej więcej tyle, że wszystkie te test kontenery zostaną uruchomione raz, zostaną na bazie tych test kontenerów wykonane wszystkie testy i one dopiero zostaną zastopowane. Czyli nie będą one się restartować co klasę testową, co test. Ja teraz uruchomię wszystkie testy, żeby wam tylko to pokazać, że te test kontenery, zerkniemy sobie, one będą startowały tylko raz na początku. Teraz widzimy, że one startują. Z racji, że test kontenery Rabbita startuje troszkę dłużej, to widzimy, że ten log się powinien nam wieszać w tym miejscu. I w momencie, kiedy one wystartują, to wszystkie inne pozostałe testy integracyjne powinny być w stanie już z nich korzystać. Wszystkie inne testy poszły już bardzo szybko, więc mogę mieć 99,99% pewności, że to zadziała. Jednak jednym z problemów, o którym mówiłem jeszcze podczas jak widzieliście prezentację, było to, że test kontenery rozwiązują nam również problem z zarządzaniem cyklem życia aplikacji. I tutaj mam takie dwa przykłady, w których chciałbym wam pokazać, że ten cykl życia można zmienić. A przy okazji pokazać, że test kontenery, jeżeli korzystamy z JUnita i ze Springa, można zintegrować też bardzo przyjemny sposób dwoma adnotacjami, czyli na klasie testowej zakładamy test containers, a później na poszczególnym kontenerze przez aplikację containers. I teraz co jest ważne, co wracając do cyklu życia. Jeżeli nasz kontener jest statyczny, to będzie on szerowany pomiędzy wszystkimi testami w tej klasie. Ale jeżeli on nie jest statyczny, to będzie on restartowany co każdy test. W tej klasie mam cztery dummy testy, żeby to zaprezentować. Postgres powinien wystartować Rust, Rabbit, z racji, że on startuje troszkę dłużej, to będzie to dobrze widoczne, będzie startował co test. Dobra, widzimy, że Postgres nam wystartował. Dwie sekundy. Teraz czekamy na pierwszą instancję Rabbita. Pierwsza instancja Rabbita wystartowała. Startuje kolejna instancja Rabbita i musimy na nią w drugim teście, startuje kolejna i musimy teraz na nią czekać. Test przeszedł. Idzie kolejny test, startuje kolejna instancja Rabbita. Więc jeżeli mamy jakieś specyficzne przypadki w naszej logice biznesowej czy naszej komunikacji z zewnętrznymi serwisami, to możemy zarządzać tym cyklem życia. Oczywiście możemy te kontenery startować co klasę, możemy startować je raz, możemy startować co metodę. Musimy jedynie pamiętać o tym, że z tym się wiąże pewien performance testów i jeżeli startujemy je raz, to będą one reużywalne i nie tracimy tego, testy integracyjne nie tracą tego czasu na ich ponowne wystartowanie. Jeżeli je restartujemy, no to musimy się niestety pogodzić z tym, że te testy będą trwały chwilkę dłużej. Jest jeszcze jedna opcja, jedna eksperymentalna opcja, która nie jest opisana jeszcze w dokumentacji test kontenerów, ale chciałbym wam ją pokazać. Istnieje możliwość taka, żeby nasze test kontenery nie były stopowane pomiędzy kolejnymi testami. Musimy, jeżeli robimy TDD i nie chcemy za każdym razem czekać, aż nasz kontener się uruchomi, a jednocześnie wiemy, że odczytujemy tylko dane z bazy i nie powinniśmy tam nic komitować, wiemy, że ten stan będzie zawsze taki sam, to możemy tutaj dopisać komendkę with reuse i ustawić ten parametr true. Wówczas ten kontener, jak zostanie raz uruchomiony, to będzie działał zawsze pomiędzy kolejnymi testami. Nie zostanie on zastopowany po tym, jak testy integracyjne się zakończą. Ale z racji, że jest to feature eksperymentalny i musimy być mocno świadomi, że go używamy, to nie jest jedyna rzecz, którą musimy zrobić. Ponadto test kontenery w naszym katalogu domowym tworzą nam plicie, który nazywa się t.testcontainerProperties. Również tutaj musimy powiedzieć, że chcemy reużywać danego test kontenera. Ja mam tą wartość już ustawioną na true. Domyślnie w tym pliku tej wartości, jeżeli dobrze pamiętam, nie ma. I uruchomię teraz
jeden z testów, z klas testowych, ten, niech te testy się wykonają i później wam pokażę, że ten test kontener nie zostanie już automatycznie posprzątany przez rękę. On po prostu będzie wisiał. Więc jeżeli robimy TDD, zależy nam na czasie startu kontenerów, nie chcemy tego czasu startu kontenerów, chcemy go zminimalizować podczas naszej implementacji, to podczas implementacji przerobcy możemy sobie dopisać to we reuse true. Jednak musimy pamiętać o tym, że nasz test kontener zostanie, więc idąc dalej, jeżeli byłoby tak, że będziemy jakieś komitować te dane, to musimy pamiętać, że coś w tej naszej bazie danych się zmienia. Normalnie te kontenery już powinny zostać posprzątane. Idźmy do terminala, gdzieś to zrobiłem. Mam terminal. Jeżeli teraz czytaj broker PS, no i nie zadziałało zgodnie z oczekiwaniami, jak to zawsze na prezentacji, więc przepraszam was bardzo, zdarza się, ale no musicie mi używać, uwierzyć na słowo, że ta konfiguracja z reuse i z ustawieniem parametru działa. Wkomituję rozwiązanie do repozytorium, które będzie opisywało dokładnie jak to rozwiązać i też w message commitie napiszę, co dokładnie było problemem, żeby nie pozostawić nikogo bez tej informacji. Dobra, to jest w zasadzie tyle, ile chciałbym wam pokazać w kodzie. Jednak nie jest to wszystko, co te kontenery nam jeszcze dają. Wróćmy teraz do prezentacji. To, co nam dają jeszcze te kontenery, to to, że możemy w nich dla bardziej skonfigurowanych topologii skonfigurować sieci dockerowe, więc kontenery się niektóre mogą widzieć, inne się nie mogą widzieć i nadal możemy to zrobić z poziomu konfiguracji dla biblioteki test containers. O waiting strategies wam je pokazywałem, że możemy po prostu użyć danej strategii, która powie nam dokładnie, kiedy aplikacja startowana w kontenerze jest gotowa do użycia. Rzecz, której wam nie pokazywałem, to budowanie obrazów on the fly, czyli ja już miałem przygotowany docker image, który wystartowałem w generic kontenerze. Możemy też ten obraz zbudować on the fly, czyli po prostu bierzemy docker file'a, odpalamy jego budowanie, jak on jest gotowy, to uruchamiamy go w kontenerze. Lokalne środowisko, to też coś, o czym już wspomniałem. W Quarkusie mamy dev services, które są w stanie postawić lokalne środowisko na podstawie konfiguracji zawartej w YAML-u i wykorzystać tego bibliotekę test containers. W Spring Boot'cie mamy otwarte issue w GitHubie lub ewentualnie możemy korzystać też sztuczki do stawiania lokalnego środowiska. Polecam też bloga Atomic Jar, firmy Atomic Jar. Jest to, jeżeli dobrze pamiętam, firma założona przez osoby, które rozpoczynały pracę nad test kontenerami i oni mają bardzo fajnego technicznego bloga, w którym też opisują różne case'y test kontenerowe, informują też o nowych release'ach, więc jeżeli zajrzycie tam raz na jakiś czas i jesteście zainteresowani tematem test kontenerów, na pewno uzyskacie tam jakieś nowe informacje. Idąc dalej, w prezentacji wcześniej, której pokazywałem kroki, jak dojść do test kontenerów, wszystko kończyło się na kroku szóstym. Teraz chciałbym jeszcze powiedzieć naprawdę w dwóch zdaniach o kroku siódmym. Obecnie firma Atomic Jar rozwija również platformę Test Containers Cloud, a więc platformę, dzięki której wszystkie test kontenery, które używamy, czy to do przeprowadzenia testów integracyjnych, czy do emulowania naszego lokalnego środowiska, będą mogły być odpalane w cloudzie. Co to oznacza dla nas jako deweloperów? Nie musimy instalować dockera lokalnie na naszej maszynie. Podejrzewam, że jedyne, co będziemy musieli zrobić, nie korzystają osobiście z testów z cloud, więc to są tylko moje podejrzenia, to po prostu założyć tam konto i dostać odpowiednią jakąś URL-kę, którą będziemy, dzięki której będziemy w stanie dostać się do testu Test Cloud. Obecnie projekt na pewno na dzień wczorajszy był jeszcze w fazie beta. Można się zapisać do testów, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam i też jak będzie miał swoją jakąś opinię, to bardzo chętnie poproszę wiadomość na maila, żeby wyraził opinię.
To jest w zasadzie tyle, ile ja wam chciałem powiedzieć o test kontenerach. Ja bym chciał jeszcze dodać kilka słów od siebie temat firmy, na której obecnie pracuję, która jest również organizatorem tego wydarzenia i bez niej nie byłoby nas tutaj wszystkich, a więc o FAM.pl. To, co ja mogę powiedzieć o FAM-ie, jest to firma, która zajmuje się wsparciem klientów z całej Europy. Przede wszystkim pracujemy do rynku niemieckojęzycznego, czyli dla klientów z Niemiec, z Austrii, ze Szwajcarii. Skupiamy się na rozwoju systemów informatycznych, na tworzeniu nowych systemów informatycznych dla naszych klientów w różnych technologiach, nie tylko w Javie. Mamy też projekty w .NET-ie, mamy projekty w PHP, mamy projekty JavaScriptowe, oparte czy to o Reacta, czy o Angulara, więc naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Jeżeli dobrze pamiętam informacje, które czytałem wczoraj, to na chwilę obecną zrealizował już ponad 400 różnych projektów, ponad 60 różnych klientów z kompletnie różnych branż, branży logistycznej, branży wydawniczej. Ja obecnie pracuję w kraju e-commerce'u i logistyki, więc tutaj, jeżeli ktoś chce jakoś wybrać w tą branżę, też znajdzie coś dla siebie. To, co mogę dać od siebie, poza statystykami, rodzinna atmosfera jest nie tylko w ogłoszeniu o pracę, ale naprawdę ma ona odzwierciedlenie na codzienne życie. I mamy taki, zawsze jak rozmawiam z ludźmi, to każdy obiecuje, no, że mamy bogaty pakiet benefitów, mamy taki jeden benefit, którego na pewno nigdzie nie ma. Nie ma nigdzie indziej, albo mi nie wiadomo, że był nigdzie indziej. Jeżeli przyjdziecie do nas, to mamy firmową łódkę, którą można wypożyczyć i popływać po Odrze. Super, super sprawa na spędzenie czy to popołudnia, czy jakiegoś weekendu ze znajomymi lub rodziną. To, co jest jeszcze super w FAM-ie, to że jest bardzo niski wskaźnik rotacji. Jakby pracowałem w kilku projektach, których deweloperzy wymieniali się dosyć często. Obecnie z moim zespołem pracuję już prawie 2 lata. I do tej pory nikt od nas nie odszedł, a jedynie zespół się powiększył, co daje taką stabilność w projekcie, że nie musimy ciągle wdrażać nowych osób, ciągle mamy te same osoby i z tego, co ja wiem, to nie dotyczy tylko mojego projektu, ale również wszystkich innych. Kogo aktualnie poszukujemy? Jeżeli chodzi o pozycję, to jest, nazwijmy to hot, to dewelopera Java ze znajomością Java Enterprise i niemieckiego oraz senior JavaScript developera, a wszystkie inne oferty znajdziecie na stronie, która jest podana poniżej, czyli vm.pl/kariera po angielsku. Lub po prostu wejdźcie na vm.pl i na górze w menu można wybrać kariera i tam też są wszystkie oferty pracy. Zmieniają się one dosyć często, jest ich dosyć dużo, więc polecam zajrzeć, być może znajdziecie coś dla siebie. I to jest w zasadzie tyle, co ja bym chciał wam dzisiaj powiedzieć. Dziękuję wam za przybycie. Dziękuję za uwagę. Fajnie, że wytrwaliście do końca. Tyle z mojej strony. Dzięki i udanego popołudnia.